W dniach od 26 do 30 marca w Chorzowie odbywał się czwarty Festiwal Nauki. Celem festiwalu jest promocja osiągnięć naukowych i technicznych, a także rozbudzenie zainteresowań edukacyjnych i naukowych. Adresatami tego przedsięwzięcia są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, studenci oraz wszystkie osoby zainteresowane naukami przyrodniczymi, ścisłymi czy humanistycznymi. W ramach Festiwalu Nauki odbywały się wykłady, warsztaty, pokazy, prezentacje oraz dyskusje panelowe. Każda kolejna edycja tego przedsięwzięcia cieszy się coraz większą popularnością. Fenomen polega na tym, że wykłady, które są prowadzone, właśnie warsztaty, doświadczenia przedstawiane są na tyle ciekawe, na tyle interesujące, że przyciąga to coraz większe rzesze młodych ludzi, studentów, ale również też oczywiście uczniów, bo to był nie dla nich adresowany festiwal, a po to, aby mogły, że tak powiem, wybrać sobie w przyszłości szkołę, czy też miejsce, gdzie będą naukę kontynuować, czyli studiować. Ale też oczywiście tutaj, jak już mówiłem, nie zamykamy drogi również dla osób, które już się nie uczą, ale jak to się mówi, na naukę nigdy nie za późno, więc również osób starszych, do rodziców zapraszamy gorąco. Oni tutaj również mogą poszerzyć swoje zainteresowania, pogłębić swoją wiedzę i myślę właśnie, że ciekawość i w jaki sposób, i forma, w jakim jest prezentowana ta wiedza, właśnie przyciąga coraz większe rzesze ludzi. W odróżnieniu od poprzednich edycji, podczas tegorocznego festiwalu główne wydarzenia odbywały się w uczelniach wyższych i w instytucjach badawczych znajdujących się na terenie Chorzowa. Każda uczelnia, która uczestniczyła w tym roku, nasza uczelnia z siedzibą w Chorzowie, która uczestniczyła w festiwalu, miała okazję się zapromować. Mogła pokazać swoją bazę, swój potencjał naukowy. Duże zainteresowanie festiwalem widzi także dziekan Wyższej Szkoły Bankowej, która już po raz trzeci uczestniczyła w tym przedsięwzięciu. Dostrzegam fenomen tu, żeby ludziom młodym pokazać właśnie sens uczenia się. I fenomen polega na tym, że coraz więcej młodych ludzi rozumie, że nauka jest po coś, że powinna być ciekawa, że powinna czemuś służyć, że powinna angażować dwie strony. I uczącego się. Że student, uczeń to nie powinien być ktoś, kto siedzi na zajęciach, na wykładzie i słucha nie wie czego, tylko bierze aktywny w tym udział i jest również za swoje zajęcia odpowiedzialny. Swoją aktywną postawą pokazuje, że widzi sens w tych zajęciach. Goście festiwalu jako jedni z niewielu mieli okazję zwiedzić jeszcze nieotwarte Śląskie Międzyuczelniane Centrum Nauki i Badań Interdyscyplinarnych. O centrum opowiadał uczestnikom jego dyrektor, profesor Jerzy Zioło. Zainteresowanie młodych ludzi nauką to jest chyba jakiś proces zupełnie taki naturalny, pierwotny u każdego człowieka, który rodzi się po to, żeby się uczyć cały czas i kształcić. I faktycznie to zainteresowanie centrami nauki na świecie jest czasami zadziwiające. Gdziekolwiek na świecie się nie przebywa, to widać, że tam, gdzie demonstruje się coś związanego z nauką, a zwłaszcza z tymi przedmiotami takimi, które mają praktyczne zastosowanie, które ładnie wypadają w takich pokazach, doświadczeniach, jak na przykład fizyka czy technika, to zainteresowanie jest gigantyczne. Sądzę, że będziemy jako miasto, będziemy mogli być dumni z tego, z tej placówki naukowej, również ze względu na to, czego chyba współczesne czasy wymagają, mianowicie skupieniem się na naukach ścisłych, z pogranicza matematyki, fizyki, chemii, biologii, najnowszych technologii. To jest przyszłość i bardzo jesteśmy z tego zadowoleni, że w Chorzowie taka placówka, taka jednostka powstała. Również dlatego, że nasza młodzież będzie miała możliwość, mam nadzieję, kształcenia się tutaj bez narażenia się na jakieś dodatkowe koszty ze studiami związane. Oprócz wydarzeń odbywających się na uczelniach wyższych, zajęcia prowadziły również szkoły średnie. Ciekawą ofertę zaproponował Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych, który wraz z Chorzowskim Bractwem Rycerskim zorganizował warsztaty taneczno-kulinarne. Dzieci biorące udział w zajęciach uczyły się tańców z XIII i XIV wieku, a następnie próbowały średniowiecznych specjałów. Uważamy, że kultura średniowieczu jest bardzo ciekawa i różnorodna, ale często tylko pokazuje się ubiory, stroje, a nie mniej jest pokazywane właśnie kulinaria, jakie panowały, jakie zwyczaje kulinarne panowały w średniowieczu. Najwięcej emocji wśród najmłodszych wzbudziła jednak pokazowa walka rycerzy.
Pod wrażeniem całego przedsięwzięcia jest dyrektor Planetarium Śląskiego, w którym nastąpiło oficjalne zakończenie 4. Chorzowskiego Festiwalu Nauki. Fenomenem jest samo to, że tak mocno są zaangażowani i uczniowie, i nauczyciele, i władze Chorzowa, i ludzie nauki. W jaki sposób to konsoliduje chorzowską społeczność, tak jak wiele innych rzeczy, ale myślę, że ten Festiwal Nauki jest specyficzną formą konsolidacji społeczeństwa Chorzowa. Jak po każdej edycji, nadszedł czas na podsumowania i wyciągnięcie wniosków. Na co chcielibyśmy zwrócić uwagę w przyszłości, to może to, żeby odejść chyba od takich sztywnych akademickich wykładów. To jest taka nauka płynąca z tegorocznego spotkania. Myślę, że młodzież oczekuje czegoś innego, zwłaszcza młodzież w wieku gimnazjalnym czy szkół ponadgimnazjalnych. Nie wspomnę już o młodszych dzieciach, które krótko wytrzymują kontakt wyłącznie ze słowem. Tu robimy dwie rzeczy. Po pierwsze, program kształcenia dostosowujemy do właśnie wymogów rynku pracy i po drugie zatrudniamy praktyków. Dzisiaj na zajęciach spotkacie ludzi, którzy po pierwsze są naszymi wykładowcami na co dzień, po drugie są praktykami i po trzecie piszą nam programy kształcenia.